Do roboty czy z ofertą? Do roboty. Nazwisko? Nowak Piotr. Wiek? 30. Zawód? Nie mam. Nie ma? To co robił przez te 30 lat? No, różne rzeczy. Kursy? Szkolenia zawodowe? Pracował gdzieś? Nie. Nie? W społeczeństwie każdy musi pracować. A pan co? Nie wstyd panu? No niech pan sam powie. Wykształcenie? Wyższe. To znaczy półwyższe. 2 lata studiowałem, potem musiałem przerwać studia. To znaczy średnie. Ja 2 lata byłem ministrantem, a księdzem nie jestem. A w ogóle umie coś robić? Myślałem, że pan jakoś mi tutaj pomoże, doradzi. Komputer? Gram w gry. Gram w gry. Kiepsko. A silny chociaż? No, a jakbym miał taką robotę? Pomocnik murarza. A trzeba będzie silnego. Do cegieł. Trzeba by cię zapierdalać. No tak. A wie chociaż, co to znaczy zapierdalać? Chcę zapierdalać? Chcę zapierdalać. Odpada. Na styropiany albo na pustaki może by od biedy starczyło, ale na cegły odpada. Akrobatę do cyrku letniego. Chodzenie na rękach itp. Umie chodzić na rękach? Nie wiem. To niech spróbuję. A co tutaj mam na rękach chodzić? No. No jeszcze, jeszcze, no. Dobra, dobra. Na razie nic w takim razie nie ma dla pana. Uwagi. Żadnych kwalifikacji, bez wykształcenia, bez komputera. Na pracę umysłową zero szans. Do tego słaby fizycznie, nieskoordynowane ruchy, ogólne wrażenie. Przygnębiające. Sugerowany zawód operator pilota od telewizora. Czyli żadnych szans. Raz na 100 lat to nawet ślepej kurze trafi się ziarnko. No, na przykład 3 tygodnie temu mieliśmy taką ofertę. Znany malarz szuka modeli do obrazu Ofiary losu. A wiesz pan? 600 osób się zgłosiło. A jakby to ogłosił w telewizji, to pół Polski by przyszło.